ktoś powoła jakiś fikcyjny komitet, to po prostu będzie to dezinformacja. My dzisiaj mówimy na temat... O sprawach, które dotyczą... A jeżeli ktoś podjął działania, które są niezgodne z statutem, to sprawa jest w toku i będą czynności wobec niego. Na razie nie ma o czym mówić, prawda? Czyli pan jako pełnomocnik Wielkopolski nie wyraził tu zgody na żaden kolejny komitet i PiS jest tu... W jednej, że tak powiem, postaci. Konferencja prasowa się odbyła w jednym temacie. Miliony Polaków czekało na tego typu propozycje naszego rządu. Dotrzymaliśmy obietnicę. Jeśli są jakieś pytania, to proszę kierować do nas. Będziemy znali szczegóły, prawda, dotyczące tej sprawy. Będziemy mówić, na razie nic nie wiemy. Sprawa jest w toku, jest rozwojowa. Trudno mówić o czymś. Trudno grywać, prawda? Jeżeli będziemy mieli informację, to pan prezes okręgu na pewno przekaże, jeżeli będziemy wiedzieć więcej. A czy jakieś konsekwencje? Czy jakieś konsekwencje? Tak, tak, wyrzucania pana Sebastiana Góreckiego. Co właśnie, jakie konsekwencje będą za to? Jeżeli ktoś podejmuje działanie, jest statutowe, to popełnia, narusza statut, to oczywiście jest to jakieś wykroczenie, czy coś, co podlega ocenie przez pełnomocnika. I wobec takich działań się podejmuje adekwatnie odpowiedź, jakieś przeciwdziałanie, bo nie może być coś takiego, co nam może szkodzić. Sprawa, mówię, jest w toku i na pewno będzie załatwiona.